przesunięcie na następny miesiąc, wtedy mamy miesiąc czasu, możemy czy na tym, czy na komisjach politycznych nad tym. Pan radca prawny też będzie miał czas na to, żeby się zapoznać z tym i będziemy wiedzieć, czy możemy podjąć taki, czy nie możemy. Panie przewodniczący, to są czynniki tekstu, nie skonstruowane. Dobrze. Także mój wniosek jest taki, aby przełożyć to o miesiąc. Nie widać takiej potrzeby, wiecie, to są sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Wiecie, że my się czegoś obawiamy, zadajmy sobie pytanie. Ja myślę, że my się obawiamy się tego. Boimy to zróbmy przeciw i nie umy tego nic. Jeżeli chodzi o to, sprawdźmy, czy coś takiego jest, jeżeli są takie głosy. Dobrze, ja muszę też wiedzieć, czy zgodnie z prawem mogę podjąć taki wniosek formalny, czy mogę przegłosować taki wniosek formalny. Pan radca prawny nie jest w stanie mi teraz powiedzieć tego. Ja też wszystkich przepisów nie znam, niestety. Dlatego proszę o to, aby przesunąć to na następną sesję. Myślę, że ta sprawa nie zostanie gdzieś tam zamieciona pod dywan, tylko zostanie rozpatrzona. To jest jedyna moja taki wniosek formalny do tego wniosku. Także przegłosujemy. To jest za wnioskiem pana Bartnickiego, aby przegłosować go w takiej treści, jak teraz jest i na dzisiejszej sesji zadecydować. Proszę, to jest za tym, są cztery osoby. To jest za wnioskiem moim, aby przełożyć to miesiąc. Proszę o podniesienie ręki. 4, 6, 7, 8, 9 osób jest. Kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby się wstrzymały. Przechodzimy dalej do wolnych wniosków, pism, komunikatów o strony radnych. Proszę. Mam pytania, czy jest to utrzymanie drogi na Szynomowę oczyszczalnię? Czy są jeszcze utrzymane wnioski na Szynomowę oczyszczalnię? I druga sprawa, wymienianie rozwadziarki do drzewa. No, robi się ciepło, także spalenie tych krzewów jest problem. I czy jest taka możliwość i jak w krótszym czasie? Szanowni Państwo, cały czas przyjmujemy oczywiście wnioski. Państwo musicie mieć świadomość, że prawie 200 wniosków już do nas wpłynęło, tak? Także tutaj na dzień dzisiejszy przyjmujemy oczywiście kolejne. Zobaczymy te środki, myślę, na niedługo będą do naszej dyspozycji, wtedy będziemy realizować. Natomiast co do rozwiązania, to tutaj z panem Bernardem trzeba szczegóły, tak? My tego typu działania robimy, jak Państwo prosili, bo opóźniczka wie, że w Ciechowicach jest umówiona. Także szczegóły już z panem Bernardem trzeba ustalić i myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość. Proszę, na tej sesji. Ja mam tu takie pytanie, chodzi mi o autobusy szkolne tutaj, co jeżdżą po dzieci, a przede wszystkim chodzi, te autobusy są niepełne i jest jakaś mieszkaniec, osoba mieszkająca na miejscu, nie może się zabrać do troszkę. Jakieś przepisy to regulują. I dokładnie mówię tu o miejscowości Późniczka. Jest taka osoba, która chodzi dziennie do troszkę i kierowca mu nie zabiera. Chociaż te autobusie jest parę dzieci, koło 15. Myślę, że ten przepis jest bardzo dobry i na innych wioskach jest to samo. I co by mógłbyś w tej sprawie mógł poradzić? To są nasi mieszkańcy, którym trzeba pomóc. Dziękuję. Szanowni Państwo, tych przepisów my nie tworzymy, tak? Także akurat mówić na te przepisy niewiele może. Natomiast tak jak powiedziałem, my będziemy tworzyć tą naszą komunikację tutaj lokalną. Natomiast, no, Szanowni Państwo, musimy się zastanowić w tym momencie jest tam jedna osoba, tak? Czy nas stać na to, żeby dla jednej osoby kursowała cała linia, tak? Także... Ja rozumiem, ale tutaj nie ma po prostu, jeżeli przepisy mówią, że nie możemy zabierać dzieci, to ich nie możemy zabierać, tak? Także tak, bo my na to nie mamy... I nawet nie mamy żadnego wpływu. My możemy jedynie mieć swój transport, tak, w tym momencie. Panie Krzysiu, jeżeli mogę, to jest właśnie kwestia. Z tego co wiem, to wszystkie autobusy szkolne są namierzone na tabliczki jako autobusy kursowe. I wszystkie są wyposażone w te kasy w ciągu tych kursów szkolnych. Więc gdyby osoba chciała kupić bilet, bo przecież dzieci jeżdżą, mają płacone za bilet miesięczny do osoby, nie tak jak to jest COVID. Ale szanowni Państwo, jeżeli jest taka możliwość, to nie wierzę, że kierowca do tej osoby nie zabrał, tak? Bo to są ich pieniądze i to jest ich bilet. On jest też z tego rozliczany. Nawet nie ma pojęcia. Także tutaj szanowni Państwo, jedynie co my możemy zrobić, to zgłosić to do KKS-u, tak, że takie sytuacje są. Natomiast
te kursy, które są w linii już nie kursami, a przy okazji może tam oczywiście pasażerowie jeżdżą i mogą jeździć, tak? Także tutaj nie ma najmniejszego problemu i nie wiem, czemu akurat w tym wypadku miałoby być inaczej. Ale osoba poinformowała, że kierowca informuje, że takie zarządzenie nie może zawierać. Trzeba się skonsultować z PKS-em, jest to do sprawdzenia, także oświadczenie. W tej samej kwestii, przepraszam, panie burmistrzu, jak długo trwa umowa jeszcze z PKS-em na dołożenie dzieci do szkoły? Do czerwca. Tak, będzie nauczycielem. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie 11? Nie widzę. Czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos? Proszę o przekazanie mikrofonu, panie Andrzeju. Nie, to jedno rzecz jest na temat głosowania. Mówiłem, że jest zarządu takie, że jeżeli jest więcej osób, jak nic się dzieje, to kierowca ma to nie zabrać. On odpowiada, że jeżeli są miejsca siedzące, to obowiązkiem jest zabrać. Prosimy, panie sołtysy. Panie burmistrzu, ja mam pytanie do pana. Czym dla pana jest uchwała zebrania miejskiego? Czy ona ma dla pana jakąś moc? Bo z tego, co ja wiem, co mi wiadomo, są to uchwały prawomocne. Uchwały te niezwłocznie sołtys po załatwieniu przekazuje do burmistrza celem załatwienia, prawda? Tymczasem od poniedziałku mamy wystawiony projekt zagospodarowania przestrzennego gminy Toszek. I widzę, że Pniów otoczony jest wiatrakami jak tylko można. Mieszkańcy byli spokojni, ufali mi i teraz po prostu są zaniepokojeni, chcą się z Pniowa wyprowadzać, że co się stało. Dlaczego w Paczynie, mimo że było więcej umów podpisanych, wiatraki zginęły szybko, a u mnie w Pniowie to tylko dwie umowy, wiatraki są nadal. Ja wiem, że pan mi od razu mówił, że boi się pan w Paczynie rozruby. Ja nie chcę, panie burmistrzu, ale czy Pniowie też musi być rozruba, żeby to całkowicie znikło? Nie chcę tego. Po co ma być jakiś cel? Wszystko jesteśmy ludźmi cywilizowanymi i po co coś takiego robić, panie burmistrzu? Proszę mi powiedzieć, czym jest ta uchwała zebrania miejskiego, żebym to mogła mieszkańcom przekazać? Oczywiście, pani sołtys, ja myślę, że pani już na tyle długo jest sołtysem, że pani powinna znać podstawy prawa w tym kraju i pani doskonale wie, że tego typu uchwały są tylko uchwałami intencyjnymi, ponieważ decyzje na tym, co jest w studium, podejmuje Rada. I tylko Rada ma takie kompetencje i Pani o tym doskonale powinna wiedzieć. Więc jeżeli Pani obiecuje mieszkańcom, że Pani im coś załatwi, wiedząc o tym, że Pani na to nie ma żadnego wpływu, no to niestety nie do mnie pretensje, tak? Debata na ten temat będzie się odbywała. Szanowni Państwo, tutaj Radni będą decydować, ponieważ tak mówi ustawa, tak? Tak ustawodawca który w naszym kraju stworzył, że to Rada decyduje o kierunkach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i Rada za to bierze odpowiedzialność i Rada będzie w tej kwestii decydować. Także Państwa wystąpienia są tylko na zasadzie opinii dla nas, tak? My w tym momencie możemy traktować je jako opinie, natomiast one nie są wiążące, tak? One nie są wiążące, bo to Rada decyduje i Rada będzie w tej kwestii decydować. Także tutaj, Szanowni Państwo, jeszcze na pewno debata w tej kwestii będzie. Ona nie jest zakończona, jak Państwo wiecie. I proszę mi wierzyć, że na pewno radni się nad tym pochylą. Natomiast będą decydować radni, tak, a nie zebranie wiejskie. Tak to jest w naszym ustroju. Tak jak decyduje Parlament o tym, że na przykład mamy obecnie ustawę śmieciową i będziemy wszyscy musieli za to płacić. Tak samo Parlament zdecydował, że to radni decydują, w jakim kierunku studium. Czy z tego rozumiem, przepraszam, że patrzenie też, że to nie jest ostatecznie przesądzone, czy te wiatraki będą, czy nie? Bo na tym samym wózku z Paczyną jedziemy. Szanowni Państwo, tak jak mówię, tutaj jeszcze jest wszystko otwarte, natomiast ostateczna decyzja jest po stronie Rady. Dziękuję. Czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę. Panie burmistrzu, ja chciałam spytać, czy przy okazji remontu naszych dróg w naszej gminie, czy będzie zrobiony ten odcinek, gdzie był wymieniany wodociąg, bo jest załamany cały tam asfalt. Pan doktor nam wygląd zdjęcia, ale ja chciałam się odpowiedzieć, bo po prostu tam to wygląda tak naprawdę. To znaczy,
tworzenia samych w tym miejscu. Tak, to właśnie. Należy do tego, co robi rynek. Aha, no to będzie działa po prostu działa po prostu. To nie może być wykonane od razu, dlatego że ten teren jest grząski w tej chwili wykładanie tam asfaltu nie ma sensu. Ale w przyszłości będzie zrobiony. Będzie zrobiony. O to właśnie mówię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z autystów chciałby zabrać jeszcze głos? Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Ja bym zabrał głos. Panie Burmistrzu, ja mam na takie pytanie. Pan powiedział, że radni będą decydować o rozwoju gminy o wiatrakach. Przez to na radnych jest wyrzucany kolokwialnie. Ja mam takie pytanie, czy pan przygotował analizę SWOT dla tych radnych, by się mogli zapoznać, w jakim kierunku, czy to są szanse, czy są zagrożenia dla gminy? Szanowni Państwo, debata na temat wiatraków trwa w naszej gminie od półtora roku. Wszyscy szukamy informacji na terenie całego kraju. Na dzień dzisiejszy nie ukrywam, że jeżeli chodzi o analizę SWOT, to ona po prostu jest dla nas bardzo droga, tak? Ona jest po prostu bardzo droga i myślę, że wszyscy mamy na tyle dużo informacji, że jesteśmy w stanie sobie wyważyć, tak? Czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw. Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna kwestia, o której tutaj na sali, myślę, wiedzą tylko radni i nieliczne osoby. Otóż prawo energetyczne nakłada na gminę, szanowni Państwo, to są nowe obowiązki gminy, stworzenie planu zapewnienia dostaw energii, ciepła dla gminy i tam jest bardzo duży nacisk właśnie na to, żeby były odnawialne źródła energii sytuowane na terenie gminy. I od tego, szanowni Państwo, nie uciekniemy. Na ostatnim spotkaniu, które organizował starosta, było praktycznie całkowicie poświęcone problemu energetycznemu. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju wypadły z budowy 3 bloki węglowe, które firmy prywatne nie będą budować. To są 2 bloki elektrowni Opole i blok elektrowni Rybnik. Wypadła elektrownia atomowa, która nie będzie realizowana. I szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy grozi nam to, że od roku 2015, bo takie są prognozy, to akurat relacjonował wójt Bargiel, który jest specjalistą w tej dziedzinie, który jest takim forum, uczestniczy w forum na rzecz energetyki polskiej i są planowane od roku 2015 wyłączenie energii, tak? To, co starsze osoby pamiętają z lat 70., 80., planowe wyłączenie energii, ponieważ tej energii na terenie Śląska będzie za mało, jeżeli te bloki nie powstaną, a dzisiaj wiemy, że nie powstaną, ponieważ nie ma inwestorów. Więc w tym momencie tak naprawdę to wszystko spadnie na gminy, tak? Bo gmina będzie musiała zapewnić w tym okresie działanie newralgicznych dla funkcjonowania gminy części miasta, tak? Czyli mówimy tutaj przede wszystkim o zagrożeniu życia. W tym momencie są osoby, które muszą być na podtrzymywaniu i dla nich energia elektryczna jest niezbędna. My ten program aktualnie będziemy przygotowywać. On oczywiście będzie przez Państwa także opiniowany. On będzie konsultowany z mieszkańcami, bo też musi być konsultowany. Natomiast, jak Państwo, to jest istotny problem i od tego problemu my jako gmina nie uciekniemy. Na dzień dzisiejszy jedną gminą, która w tej kwestii prowadzi pracę, jest właśnie gmina Bieratowice. Oni mają, obecnie realizują biogazownię swoją, także odnawialne źródła energii będą instalować i my od tego, szanowni Państwo, nie uciekniemy, tak? Od tego nie uciekniemy i to zostanie tak, jak zostały zrzucone śmieci na nasze barki, tak samo zostanie zrzucona kwestia tworzenia planu energetycznego dla gminy i te wszystkie newralgiczne punkty będzie trzeba tam ująć. Także tego typu inwestycje myślę, że są dla gminy szansą, żeby nie być zależnym od dostaw energii z zewnątrz. Natomiast Państwo doskonale wiecie, że my jako gmina nigdy nie będziemy dostawcą energii, tak? Bo to są wszystkie inwestycje oparte o firmy prywatne czy duże koncerny państwowe. Natomiast no, nie wiadomo czemu zrzucono na nas odpowiedzialność tworzenia planów i planowania do przodu ilości zapotrzebowania na energię na terenie całej gminy. Dziękuję. Proszę powiedzieć jeszcze, że pan Burmistrz może mieszkańcy nie straszył, że
tworzycie jakieś wikinie, bo naprawdę to jest... Ale szanowni Państwo, ja nie powiedziałem, że to, że bez wiatraku będzie nam grozić wyłączenie energii, tak? Pan mnie źle zrozumiał. Ponieważ my możemy mieć całą minę wiatraka, a jeżeli będzie niedobór dookoła, to i tak to nam nie gwarantuje, że nie będzie tych wyłączeń. To jest to, co na dzisiaj przekazał nam wójt Bariel, powtarzam, specjalista w tej dziedzinie, zresztą ma tytuł naukowy, doktora inżyniera właśnie w tej dziedzinie. I takie rozmowy się toczą, ja to tylko Państwu przekazuję, natomiast to Państwo z tą wiedzą robicie, to już, to na pewno nie ma na celu ustraszenie, tak? To jest wiedza, która powinna być traktowana w formie informacji, bo taką samą informację przekazywałem ja na komisję. Czy ktoś z mieszkańców chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę. Jeszcze raz, panie burmistrzu. Ja zgodzę się tutaj z opinią poprzednika, że pan straszy na komisjach też. Ale nie jest tak źle, bo no, takie Gliwice, to ja nie wiem, gdzie ze swojej wiatraki postawię, a Warszawa to już, no nie wiem, na Pałacu Kultury, pan. Tam jest tyle ludzi, a miejsca chyba w ogóle nie ma na wiatraki. Ja myślę, że są inne alternatywne źródła energii. Jeśli jest jakikolwiek rządowy regulacji, to pewnie nie jest tam napisane wprost, że stawiać wiatraki w gminie Doszczec, tylko szukać innych odnawialnych źródeł energii. Należałoby może w tym kierunku pójść, pomóc mieszkańcom w solarach, fotowoltaice, w małych wiatrakach, które dostarczą do gospodarstwa domowego, a nie próba straszenia nas, że wielkie przemysłowe instalacje to jest jedyne wyjście dla nas, bo jak nie, to nie będzie problemu. Aha, i jeszcze ktoś powiem o otrzymaniu życia, no nie przeżyje. I nie wiem, rada, nie wiem, czy jest w stanie nie wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Dziękuję. Czy ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc zamykam sesję Rady Miejskiej w Toszu. Życzę wszystkim bezpiecznego.